Jak miło, że przypłynęliście na moją bezludną wyspę. Przedtem nikogo poza mną na niej nie było, bo jest bezludna. Nie zawsze tu siedziałem. Kiedyś byłem nawet królem. I to jako bardzo małe dziecko. W zasadzie chyba pierwszy król dziecko w historii. Chyba, że byli jeszcze inni królowie dzieci, ale ja o nich nie słyszałem. Dużo rzeczy mi się nie udało i w końcu trafiłem tu, na bezludną wyspę. Opowiem wam, jak do tego doszło. To jest smutna historia, ale też ciekawa i moja. Mój tata, stary król, rozchorował się i umarł. Na tron musiałem wstąpić ja, mimo że byłem jeszcze bardzo mały. Pogrzeb taty odbył się z wielką paradą. Orkiestra grała marsza żałobnego. Kwiaty musiały specjalnie przywozić pociągi z najcieplejszych krajów. A gazety pisały, że cały naród płacze po stracie ukochanego króla. Siedziałem smutny w swoim pokoju, bo chociaż miałem zostać królem, ale straciłem ojca i teraz nikogo już nie miałem na świecie. Ale ludzie poza tym, że byli smutni, to się też cieszyli, bo mieli nowego króla, czyli mnie. Ura! Tylko bali się, czy takie małe dziecko da w ogóle radę być królem. Niech żyje król! Trochę większy od korony. Król jest niewiele większy od kota, a korona jest okrągła, ciężka i ze złota. Ciężka korona, zimna korona, gorsza od czapki nie ma opona. Choć złotem zrobił mały wiadernik, swym ciężarem będzie króla zginać aż do ziemi. Czy to jest karak?
Jako król wstawałem o godzinie 7 rano. Sam się myłem i ubierałem. Sam czyściłem buty i słałem łóżko. Taki zwyczaj wprowadził jeszcze mój pradziadek, waleczny król Paweł Zwycięzca. Potem musiałem niestety wypić kieliszek tranu, a potem zasiadałem do śniadania, które nie mogło trwać dłużej niż minut 16, sekund 35. Tak długo bowiem jadał mój wielki dziadek, dobry król Juliusz Cnotliwy. Potem szedłem do sali tronowej, gdzie było bardzo zimno, i przyjmowałem ministrów. W sali tronowej nie było pieca, bo moja prababka, rozumna Anna Nabożna, kiedy też była jeszcze mała, omal się nie zaczadziła. I na pamiątkę jej szczęśliwego ocalenia postanowiono wprowadzić zasadę, aby sala tronowa nie miała pieca przez całych lat 500. Siedziałem na tronie i szczękałem z zimna zębami, a ministrowie mówili mi, co się dzieje w całym państwie. To było bardzo nieprzyjemne, bo jakoś wszystkie wiadomości były niewesołe. A najmniej wesołe było to, że napadły na nas aż 3 sąsiednie kraje równocześnie. Oto kraj pierwszy. Oto kraj drugi. Oto kraj trzeci. Oto nasz kraj. Nie chciałem wojny, ale jakie miałem wyjście? Musieliśmy się bronić. Była taka tradycja, że król wydaje rozkaz do ataku. Kiedy ten rozkaz wydawał Paweł Zwycięstwa, brzmiało to tak. Do ataku! Ja byłem mały i strasznie się bałem, ale też wydałem ten rozkaz. Przerwa na piosenkę.
Sytuacja w kraju wyglądała jeszcze gorzej, wręcz fatalnie. Domy, szkoły, urzędy, pola, wszystko było zrujnowane. Ludzie nie mogli iść do pracy, bo na ich fabrykę czy urząd spadła bomba. Były problemy z chlebem, bo podczas wojny nie można pracować na wsi, więc nie zrobiono żniw. Był pomysł, żeby sprowadzać chleb z zagranicy, ale nie było pieniędzy, bo strasznie dużo pieniędzy poszło na wojsko. Całymi nocami nie spałem i myślałem, jak to naprawić. Wiecie, jak to jest, kiedy nie można zasnąć. Czas mija tak strasznie powoli, a do rana daleko. I do głowy przychodzą tylko złe myśli. Thank you.
Pieniędzy nie było dużo, a trzeba było je jakoś podzielić. To się nazywa planowanie budżetu. Wymyślanie, na co w kraju przeznaczy się ile pieniędzy. Tak mi powiedział minister finansów. Ale na co dać ile tych pieniędzy? Nie miałem pojęcia. Może wy mi pomożecie. Zrobimy sobie budżetowy konkurs. Mamy nawet dżingiel. Wielkie brawa dla dżingla. No i teraz też będziecie decydowali brawami. Im więcej braw, tym więcej budżetowych pieniędzy przeznaczymy na daną rzecz. No to zaczynamy. Ile pieniędzy przeznaczyć na szkołę? Ile pieniędzy przeznaczyć na drogi? Ile pieniędzy przeznaczyć na szpitale? Ile pieniędzy przeznaczyć na boiska i hale sportowe? A ile pieniędzy przeznaczyć na czekoladę dla wszystkich dzieci? Szkoda, że wtedy was nie miałam. Bym mądrzej rozplanował ten cały budżet. A tak to myślałem i nic nie mogłem wymyśleć. Takie to było trudne, a ja ciągle byłem mały. Ale przy okazji wpadłem na pomysł, żeby wszystkie dzieci dostały po funcie czekolady. To była moja pierwsza decyzja jako króla. Czekolady
Ale szybko okazało się, że mój pomysł z czekoladą był wprawdzie ekstra, ale problemów to on nie rozwiązał. To w ogóle jest tak ciężko samemu rozwiązywać. Strasznie to jest trudne. Dlatego zdecydowałem, że w rządzeniu musi mi pomóc Sejm. No bo co to w ogóle jest, żeby jedna osoba decydowała o czymś tak dużym, jak cały kraj? A w Sejmie jest dużo osób. W paru innych krajach już mieli Sejm. Ale ja wymyśliłam coś jeszcze, czego nigdzie nie było. Że powstaną dwa Sejmy. Jeden dla dorosłych, drugi dla dzieci. Dlaczego mi wyłączacie mikrofon? Teraz ja chcę mówić. Ja chcę. Powiem wam teraz fragment mojego przemówienia do ministrów na ten temat. Panie ministrowie, postanowiliśmy, żeby rządził cały naród, ale naród to nie tylko dorośli, ale i dzieci. Mamy kilka milionów dzieci, więc i one powinny rządzić. Niech będą dwa parlamenty. Jeden będzie dla dorosłych i tam będą posłowie dorosłych i ministrowie dorosłych, a drugi będzie Sejm dzieci i tam dzieci będą posłami i ministrami. No nie wszystkim się to spodobało, bo to była bardzo duża zmiana. Uczyć się pływać, gdy prawie idziesz na dno. Choć potem fajnie się pływa, gdy wiesz już jak i co. Czy lubisz takie przyjęcia, na których nie zna cię nikt? Choć potem jak kogoś poznasz, to nie chcesz stamtąd iść. Dzieci mogły po raz pierwszy mówić, czego chcą, a czego nie chcą. Wcześniej nie było im tego wolno.
No chyba, że ktoś był królem, jak ja. Ale tylko ja byłem królem. Bo dorośli mówili, że to pyskowanie i że ryby i dzieci głosu nie mają i żeby siedzieć cicho. A teraz miały głos i wszystkie mówiły, czego chcą, a czego nie chcą.
No więc były dwa sejmy, dziecięcy i dorosły. I naprawdę miałem nadzieję, że jeden rozwiąże problemy dzieci, a drugi dorosłych. Ale okazało się, że to wcale nie wychodzi. Nieważne, ile by się nie kłócili, to nic nie wychodziło. Ja panu nie przerwałem, panie pośle. Pan ordynarnie kłamie. Zamknij się i siadaj. Co żeś powiedział? Noszę formalną nie idioto. Panie marszałek, proszę nie zrobić. Zabieram panu głos. Proszę mi włączyć mikrofon. Za dużo osób było biednych. Za dużo osób potrzebowało pomocy. Czy to się w ogóle da jakoś rozwiązać? Czy nie? Czy może to jest po prostu za trudne? Wtedy już się naprawdę zdenerwowałem i pomyślałem, jak te wszystkie stare sposoby nie działają. To może zrobić coś inaczej niż było do tej pory, ale tak zupełnie inaczej. I wpadłem na pomysł. Teraz już wiem, że trochę głupi, ale wtedy tego nie wiedziałem. Żeby dorośli poszli do szkoły, a dzieci do pracy. No i to też nie wyszło, bo dzieci nie chciały pracować, a uczniowie, a dorośli nie chcieli się uczyć. Nauczyciele mieli dużo kłopotów z dorosłymi. Ci, co nie byli jeszcze przed 30, mieli straszne problemy i ciągle hałasowali. Zaczepiali innych, śmiali się, w ogóle przeszkadzali. Starsi zaś ciągle marudzili, że ich głowa boli, że niedobrze, bo duszno. A staruszkowie spali i nic nie korzystali. A jak nauczycielka na nich krzyczała, to nic sobie z tego nie robili, bo sporo było głuchych.
Krótko mówiąc, nic nie działało. Szkoły nie działały przez dorosłych, a fabryki i urzędy nie działały przez dzieci. Wszystko się posypało. A ja jeszcze w dodatku nie wiedziałem, że się posypało. Bo jeden taki dziennikarz podsunął mi tylko jedną fałszywą gazetę, gdzie pisali, że wszystko jest dobrze. Ale jak wyszedłem obejrzeć miasto, to zobaczyłem, że wcale nie jest dobrze. A potem jeszcze moi przyjaciele pokazali mi inne gazety i już wiedziałem, że jest po prostu bardzo źle. Wtedy chciałem odwołać ostatnią reformę, ale było już za późno. Dorośli się zdenerwowali, a już dawno szukali pretekstu, że nie podobało im się, że dziecko nimi rządzi. Więc tak naprawdę szukali tylko pretekstu. A ja niechcący dałem im świetny pretekst. I za karę posłali mnie na bezludną wyspę, czyli tu. I teraz tu siedzę. Jem owoce, poznałem tukana i kapibarę. Kąpię się w morzu, ale najczęściej jest mi smutno, bo jestem sam i daleko od domu. Staliśmy przy wejściu do złotego lasu. Żeby wejść do środka, zabrakło nam czasu. Staliśmy przy wejściu do magicznej groty. Żeby wejść do środka, zabrakło ochoty. Dużo krzyku, dużo skarg. Gdzie ten skarb miał być skarb? Dużo krzyku, dużo łez. Miał być skarb, gdzie on jest? Przy wejściu do złotej doliny byliśmy zajęci przeciąganiem liny. Staliśmy przy wejściu do magicznej góry, kłócąc się o sprawy nie wiadomo o które. Dużo krzyku, dużo skarg, gdzie ten Yeah.
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Jerzy Rogiewicz, kompozytor oraz dyrygent. Chór Voci Veloci z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Szczecinie pod dyrekcją Agaty Czekalińskiej. Przy wsparciu dziewczęcego chóru Polka pod dyrekcją Magdaleny Handke. Autor słów Grzegorz Uzdański. Autorką rysunków jest Iwona Chmielewska. Czy podobało się? To poproszę o klaski dla wszystkich artystów dzisiejszego koncertu.